Siemaneczko, ja jestem Nadimins i witam w piekielnym odcinku. Oho, witamy Nadimins na pokładzie, what the fuck? Siema Nadin z innej rzeczywistości. Zalwako testuje bawi się w testy followów. Prawie mnie miał, przez sekundę miałem mindfucka, że ktoś zrobił fake konto. Nadimins mnie właśnie zafollowował, siemano byku. Nie wiem, czy jesteś z przyszłości, czy z przeszłości. Ale mam nadzieję, że twój DeLorean był na maini. Więc tak, zaczynamy sobie piekło dzisiejszą runą, którą chciałbym, żebyście napisali w komentarzach każdy, kto ogląda i lubi oglądać. Runa Sol, moi drodzy, kolejna runa, 12 runa w kolejności, runa Sol w komentarzu. No i co, jeżeli się seria podoba, to zapraszam do lajkowania, to bardzo pomaga dalej promować film i oczywiście oglądania od deski do deski. Lecimy. Zapraszam także na Twitch TV Nadiwins i wbijajcie też na live'y, bo prowadzę live'y na YouTubie i Twitchu jednocześnie i teraz mamy sezon Bete Diablo, więc bardzo mocny okres. Od 10 do 19 listopada maraton. Słuchajcie, mamy 58 poziom, także czujemy się bardzo, bardzo dobrze z tym levelem, aczkolwiek chodząc przez piekło będziemy sobie na pewno ten level zdobywać jeszcze bardziej. Zabiliśmy Bala, ostatnio zdobyliśmy bardzo mocne upgrade'y, znaczy upgrade'y dla naszej klasy, ale po zabiciu Bala mieliśmy takie cacka, popatrzcie. Normalnie nigdy tak nie miałem, wypadł nam zestaw broni. Jakbyśmy grali barbarzyńcą, wypadł nam zestaw broni, toporów jeszcze do tego, czyli jeden typ broni, czyli pod jedno mistrzostwo, pod dual swing. Guardian Naga i Butcher's Pupil. To jest w ogóle świetna broń pod uberki, a to mówiłem na poprzednim odcinku. Także jedziemy. Witamy serdecznie, tak jest. No i co? Śmigamy do przodu. Ominęliśmy Radamenta na koszmarze. Aha, bo to jest ten. To jest koszmar. Już mówię, co tu się dzieje. Dopiero zaczęliśmy piekło. Niemożliwe, że Terrorize są. Ale w ogóle. Dobrze, że ten Terrorize wyskoczył na pierwszej lokacji. O, i mamy perfect start. Perfect start. Raczej nie chcemy walczyć z takimi undeadami. Chociaż bardzo ładnie schodzą, tak czy siak. Giga ładnie schodzą te undeady, szczerze powiedziawszy. Tak, no, pojedyneczka radzi sobie. Oczywiście pamiętajcie, że jak macie najemnika, to ciężej będzie miał wasz najemnik. Ja nawet go nie sumuję z tymi. Z jeżami nie miał szans żadnych. My możemy sobie troszeczkę pofolgować, chociaż raczej bym omijał jeże. Ale takie paczki folenów, czempionów to jest no-brainer totalny dla nas. One są soczyste, one dają dużo expa, są bardzo, bardzo dobre. Inwestujemy dalej w synergię, w Poison Explosion. Możemy także rozwijać Lower Resist, ale jestem już całkiem zadowolony z mojego zasięgu Lower Resa. Jestem całkiem zadowolony, szczerze powiedziawszy. I z mojego damage'a. Idziemy cały czas Vitality, tutaj nic się kompletnie nie zmienia, no nie? Nasz najemnik, przypominam, ma zbroję Duress, Shael Umthul, czyli ma zbroję, która daje mu druzgocące uderzenie, i ma Gilliam's Face'a, czyli hełm, który daje bardzo dużo druzgocącego uderzenia. Dopiliśmy wczoraj Gilliama, także no bardzo, bardzo mocny dropik. Na siedlisko go wezmę, bo tam nie będzie aż takiego przypału, chociaż dużo jest undeadów, więc... Więc no, siema Vampires, dzień doberek, siema Plemnior. Odporności, do naszych odporności to mamy 22 na ogień. Oho, za szybko go sumnąłem, jeże go ustrzeliły, jeszcze raz. Może przeżyje, będziemy mieli łatwiej. Do naszych odporności mamy odporność na ogień 22%, 5 lightning, cold minus 27 i 12 na poison, także jest okej. Siema Kiszak, jak tam Fully Guided Nova leci? Wiesz co, lepiej niż myślałem, stary. Albo tak mi się wydaje, bo po mojej tej błazonce od zera do hela, błazonka fizyczna, nie? Robiłem błazonkę fizyczną, która była under level, stary, całkowicie. I ten... I tam Bala na piekle zabijaliśmy na 64. No to wiadomo, że jak ma mały level błazonka jeszcze fizyczna, to attack rating w powijakach, mamy pasywy i tak dalej, ale było mega ciężko. Necromanta jest, stary, tak przyjemny, że nawet nie wiem, czy nie zagram sobie nim dla beki na laderze, żeby odpocząć od tej mozaiksinki.
Współczuję błazonki, no. Wiesz co, szczerze, to chyba wolałbym krukami normal zagrać. A swoją drogą fajny challenge'ik, kurczę. Fajne challenge'iki. Krukami... jeden speedrun widziałem kiedyś. Fajnie, można byłoby się pobawić, nie? Jakimiś undergroundowymi buildami, ale ten challenge z jednym skillem jest super. Na pewno będę go cisnął w jakiejś tam... Jak będzie luz. Także nie no, Poison Necro lepiej sobie radzi niż myślałem, totalnie. Z Poison Necro jest spoko takie coś, że jak robimy te guided... guided playthrough, no nie? To często jak gramy fizycznymi postaciami, no to większość piekła będziemy raczej pomijać, nie? Albo dużo. A tutaj? Na luzie. I w ogóle jak ktoś lubi... Aha. Jak ktoś lubi być kompiszynistą, znaczy kompiszynistą to jest złe słowo, ale jak ktoś lubi zabijać wszystko... to jak najbardziej to jest postać dla niego. Aha, nie mamy ładunków tej, laski TP. Muszę sobie naprawić. Bo generalnie laska TP, słuchajcie, nie tylko będzie wam potrzebna do tego, żeby się poruszać, ale możecie też nią babysitować, tak się mówi, babysitting. Możecie też babysitować najemnika. Jeżeli ginie najemnik, możecie zrobić TP-ka, na przykład na siebie, albo gdzieś tam odbiec, odleczyć go i z powrotem do bitwy, nie? To jest spoko. To jest spoko motyw. Siema, Risendel. Jujujujuju. Wampires przy łazance musiałem się znieczulić czymś mocniejszym, bo czułem ból fizyczny, jak oglądałem. No. Nie chcę za dużo spoilerować, ale mogę powiedzieć, że walka z Balem, jak ktoś nie oglądał, walka z Balem na piekle trwała około 40 minut. To 30. Coś takiego. Jeżeli chodzi o minusy, takiego nekromanty, to na pewno minusem jest to, że jeżeli robimy purystę, no a na pewno jak rozwijamy go, no to musimy mieć ten damage, mieć max synergię, bo walczymy o ten damage, to nie mamy czegoś takiego jak mocna klatka z kości, która jest synergią do na przykład, wiecie, Bonespira, więc Boner. Nekromanta pod kości na pewno ma to lepiej rozwinięte i ma większe, ma potężne CC. Można wszystko skratkować i stać w miejscu i się bawić bardzo dobrze, nie? Ale po pierwsze, nie ma dobrego CC na start. I przez midgame na pewno i przez większość gry tak naprawdę. Raczej przez całą, bo nie chcemy tej klatki z kości rozwijać. A po drugie, nie ma czegoś takiego jak wprowadzanie potworów w hit recovery. Ponieważ my nigdy nie zadamy przeciwnikowi więcej, no chyba, że Corpse Explosion użyjemy fizycznego. I jak najbardziej, po wymaksowaniu tych trzech rzeczy, maksowałbym też Lower Resa i być może parę punkcików Corpse Explosion, no nie? Więc ten zasięg by się zwiększał. Okej, siemano byki. Next. I to są minusy. Bo nie możemy oszołomić przeciwnika. Jeżeli trafimy na ekstra fast przeciwników, to mamy problem. Antivo, siemano. Siemano. Ring on res 7, ale nie możemy tego założyć, bo mamy idealny FCR, próg 75 FCR, nie? To jest... idealnie. Minusy się w trzecim akcie zaczną? W trzecim akcie będziemy mieli na pewno więcej, dajmy sobie może jeszcze tak, Poison Dagger rozwijamy, let's go. W trzecim akcie będziemy na pewno mieli więcej Poison Immunów. Na pewno będziemy mieli... Oj. Ale pięknie. Muszę uważać. O, trzypaki. Cztery paki, podkręcamy. Więc będziemy musieli po prostu omijać Poison Immuny, ale tak, jak trafimy na przykład na Great Marsh, na jakieś tam drzewce czy coś, musimy to jak najbardziej omijać. Okej, i Champion Pack Szamanów Upadłych. Nie możemy tego ominąć, to jest zbyt dobry exp.
Zbyt dobry ex, słuchajcie. I proszę bardzo. O, leżymy. Nice. Bardzo ładnie. Praktycznie wbiliśmy cały level na tym jednym paczku. Wiecie, czego mi brakuje na nekromancie w tym momencie? Purify paladyna. Paladyńskiego, starego, dobrego Purify'a. Do przodu. Cały czas patrzymy na Golda, cały czas utrzymujemy tego Golda w ryzach, no nie? Siema, Denon. Mamy instant przejście, mamy bardzo dobrą mapę w ogóle. Mapę mamy speedrunnerską całkowicie. Siema, Drivine. Oho, oprawca. Oprawcę chyba znam. Chyba postanowił subować na YouTube. Coś mi się wydaje. Tak, niedługo zaczynamy streamy na YouTube. Kurczę, myślę, że do 2 dni bym to ogarnął. Dzisiaj pewnie będę sobie na pewno to jest ten zalewako. No jak piona, piona byku, no to bardzo, bardzo dziękuję. Ej, dobra, ale to jak jesteśmy już ten, oprawca, czy mogę cię prosić o przetestowanie czegoś? Mógłbyś zrobić unsuba i suba jeszcze raz? Ciekawy jestem, czy się pojawi jeszcze raz komunikat, czy będzie tak samo jak na Twitchu, że refollowy nie działają. Mam nadzieję, że będzie właśnie w taki sposób. No, ja szczerze powiem, że tutaj zbyt długo nie graliśmy nekromantą pod poison od zera do hela. Zbyt długo. Idę sobie w apotki odtajania, bo... bo czemu by nie? Mam minus 27 coldressa, to będzie bardzo długo będziemy odtajać. Bardzo długo będziemy odtajać, więc nie ma sensu się męczyć. To out, to out. Oczywiście sprawdzamy cały czas amulety. Jeżeli macie taki amulet, taki se, to sprawdzajcie amulety non-stop. Sprawdzajcie amulety niebieskie, bo na tym poziomie trudności może wam się trafić amulet plus 3 do Poison and Bone. I dostajecie po prostu potężny spike obrażeń. A każdy punkt umiejętności jest na wagę złota dla nas. Nie dość, że lepszy lower resist, czyli większy damage, to jeszcze wyższy... poison damage sam w sobie. To jest bardzo dużo, nie? Jest bardzo dużo. No i ten Fire Golem na poziomie pierwszym radzi sobie świetnie. Znaczy on nie ma poziomu pierwszego, on ma teraz czwarty, bo rozwinięty jest ze skilli. Ale ta głowa jest po prostu niesamowita. Siema, Tachograf. Sprawdzajcie również głowy. Jeżeli nawet macie przysięgę starożytnych, jeszcze nie macie spiryta w tarczy, monarsze, nie będziecie mieli, bo spiryt dropi na piekle dopiero. Wyjątkiem jest Terror Zone na maksymalnym poziomie, ale to jest bardzo ciężkie. Raczej piekło przewidujemy. To sprawdzajcie wszystkie głowy. Ta głowa nie jest jakaś najlepsza na świecie. Mamy plus 3 do Poison Nova, jest super. Dlatego postanowiłem ją zlarzukować. I miałem 50% szans, że wypadną 2 sokety u Lazuka w magicznym przedmiocie. I się udało. Ale mogła być jeszcze lepsza. Mogłaby mieć plus 3 do Poison Nova i plus 3 do Lower Resist. Więc ta głowa tuż w ogóle byłaby wtedy legendarna, nie? Oczywiście potem raczej chciałbym zastąpić to duchem albo homunculusem. Bo jednak no to są lepsze itemy, ale w naszym przypadku, albo gdybyśmy grali na HC, ta głowa jest świetna, bo wymaga tylko 14 siły, a duch wymaga 156, znaczy monarcha do ducha wymaga 156, także jest potężna różnica. No, możemy sobie wjechać, takie paczki diablików spoko, patrzcie jak pięknie, o nice, cudownie idzie nam level, tak naprawdę. Na tym poziomie trudności idziemy cały czas do przodu, nie zatrzymujemy się, nie robimy stopa na hrabince, nie potrzebujemy. Nie potrzebujemy, ale biję wszystko po drodze, co znajdę. Jak najbardziej. Nawet to oczywiście returned, te undeady nie będą za bardzo obrywać, ponieważ mieliśmy przejście, o weźmy sobie to. Idziemy teraz w prawy dół, w prawym dole będziemy mieli przejście na Tamoe, ponieważ mieliśmy tam przejście również na next. Te full rayuwy zaczynam zbierać, wiecie? Full rayuwy trzeba zbierać, znaczy zaczynam, my cały czas zbieraliśmy.
Ale full rayowe będą jeszcze ważniejsze. Zwłaszcza na... Wiecie... Nurczyk! PL! Ciemaneczko! Zwłaszcza na... Na przykład kiedy Sanctuary, ale zwłaszcza, na falę bala. I to będzie mocne. I Ichimaru, dzień doberek! Witam, siema Taneo. Tak jest, dokładnie tak Sharky mówi. Ja też totalnie. Nie żadne szaka, nie żadne inne. Znaczy też to jest opcja, ale obręcze jak najbardziej w tym stylu. Czy do Poison and Bone, FCR. To są totalne, totalnie bisiarskie itemy dla nekromanty, a nie... A nie ten. Oprawca? Ansobisub, zobaczymy. Nie działa, nie działa. Oprawca. Czyli to jest tak jak na Twitchu. Zajmijcie się tym, a ja tutaj wjadę. O, shit. Nice. Generalnie... jeże to są takie moby, które chcemy omijać, no nie? Ale one mają bardzo, bardzo mało życia, więc... Kusi mnie, żeby tutaj... Podbić je trochę. Next. Rozwijam cały czas Poison Daggera. I żywotność. Mamy 61 poziom. Także tutaj nekromanta nawet nie musi tyle expić na koszmarze. Nawet totalnie możemy... Możecie jeszcze z niższym poziomem wchodzić, jak chcecie biec razem ze mną. Bo bardzo dużo expa zdobędziemy na piekle, zwłaszcza w pierwszym, drugim i czwartym akcie, bo tam będziemy trochę zabijać. Trzeci akt będziemy chcieli jak najwięcej przeskipować, bo jednak jest giga nieprzyjemny. I... No i tyle. A najemnika mamy na bossów. Najemnika zostawiamy sobie na bossów. Tutaj mamy nasze potiony. Allred 17, Prismatic Amulet, nice. Dawca, dobrze mówisz, że na czeluści pada wszystko. I wczoraj wypadł Zod, pierwszy raz w życiu na laderze i dziś poszedł za 4 listy. Gratulacje! Szkoda, że ten Zod jest tak mało warty. Ale totalne gratulacje, jeżeli chodzi o Zocika. Pięknie. Rogal Punisher, 2 dni, wiesz co? Akurat od wczoraj zaczęliśmy nową serię i dzisiaj skończymy ją. Nekromanty. Więc... weekend jest z nekromantą. Tutaj nic nie możemy zrobić. Omijamy całkowicie łuczników, ale tutaj już tak. Ustawię się może od innej strony. Tak jest. Lecimy dalej, lecimy dalej. Łucznicy, nic nie zrobimy. Ładnie przyblokowaliśmy. Najlepiej blokuje się głową. Zdecydowanie najlepiej się blokuje głową. Także do PB paladyna wrócimy. Ale już nam się ten, już nam się czas kończy. Będziemy na pewno cisnąć po Betę Diablo. Bo Betę Diablo od 10 listopada trwa. Pan Andrzej, wiesz co, nie wiem, to musiałbyś zerknąć na D2DSP, albo może ktoś teraz na czacie siedzi, kto się zna na cenach. Ja totalnie cen nie śledzę, totalnie online laderka nie śledzę. To sobie ominiemy, champion paka skipuje. Siema GoFabet, yo, 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 siemaneczko, siemaneczko. Jedziemy. Rapiszon, ale to nie do końca o to chodzi. Chodzi o, po pierwsze, w endgame'owych wersjach 125% daje ci szybkość teleportu. Pamiętaj, że jakby nekromanta to nie jest jeden skill, nie? Resumowanie golemów, rzucanie klątw sytuacyjnych, albo na przykład czyli z niedołężnienia na szybko, albo na przykład lower resa, połączenie lower res poison, lower res poison, lower res poison. Jakby to nie jest tak, że my gramy na jednym przycisku, także 125 próg jak najbardziej ma sens i ratuje życie też, bo czym dłużej kastujesz, tym bardziej jesteś odsłonięty, tym dłużej musisz stać w miejscu. Także tutaj, zwłaszcza, że jest bardzo, ale to bardzo łatwe do osiągnięcia na nekromancie. Więc kompletnie tutaj ten próg powinien być w endgame'owej wersji nekromanty. W takiej mid wersji z 75, tak jak widzicie, jest ok, nie? Darf Eszek, bardzo dziękuję! Lecimy do 350, uuu! Tak jest! To się niestety nie aktualizuje. Ten Partner Plus się niestety nie aktualizuje. Od razu tutaj przypominam o akcji, tutaj macie licznik w prawym dolnym rogu pod życiem. I można zakwalifikować się do Partner Plusa.
trzeba mieć 3 miesiące z rzędu 350 subskrypcji, ale nie z Prime'a, ani nie z giftowanych, tylko takich prawdziwych. I czym wyższy poziom subskrypcji, tym więcej punktów. Za poziom drugi 2 punkty, za poziom trzeci 5 punktów. I jeżeli 3 miesiące z rzędu uda nam się przebić granicę 350 punktów, to przez rok streamer zyskuje większy podział z subskrypcji, bitsów i innych, czyli o 20% więcej, także tak potężnie. Więc tutaj walczymy. Bardzo dziękuję, Darweszek. Yo. Bom, bom. Lecimy do przodu. Lecimy do przodu. I tutaj na tym pasku życia jest ten licznik, aczkolwiek ten licznik się nie aktualizuje, bo to nie da się, jakby Twitch potrzebuje na przetworzenie tego chyba z parę godzin, tak naprawdę. Ale mniej więcej jest zarys. O! Wow! Udało się! Udało się uciec mocno! Dosyć mocny pak, tutaj też mamy paka. I to jeszcze takiego gwarantowanego. A, no i oczywiście też szybciej wybuchy zwłok robi taki nekromanta pod poison przy progu 125. Dużo szybciej zabija przez to. Polecam ten klip, wykrzyki Gawada, chłopiec, który przeżył. Ile zdałeś golema? Nic. Mamy jeden punkt golema z głowy. Tyle kompletnie wystarczy, z moimi przedmiotami daje mi to czwarty level i ten golem ma 1013 życia. My idziemy czysto poison, tak naprawdę. Czysty poisonik. Mamy 61 poziom, drzewko wygląda tak. 16 poison dagger, poison explosion max, poison nova max. Kersy po jednym wszędzie, oprócz Lower Resist, gdzie dałem 3 już. I Samonik dałem jeden Clay Golem, tylko żeby pokazać sztuczkę z Durielem i z innymi normalowymi bossami i z Iron Maiden. A Fire Golema mamy z tej tarczy. Dlatego używam, tak to bym nie używał. Z najemnikiem nie chodzimy, bo będzie ginął. Najemnika będziemy brać na Andariel, na... Biela może nie, raczej będzie miał ciężko. Ale na bossów aktów będziemy brać z kurczybyków. Cześć Monika, jak tam wczoraj z koleżaneczkami? Chilek, fajnie było wczoraj? Widziałaś nowego klipa z Temoro? Okej. Undead? Nie. Za dużo undeadów. I te gule mają bardzo dużo życia, walą jak ciężarówy, więc trzeba uważać. Jaka randomowa dętka w ogóle? Jeden strzał, drugi strzał to był crit, bo się zaświeciłem i GG, a się drapałem po głowie. Co za randomowa dętka! Bez itemów nie mam golema. Mam tylko tego. Gliniaka. 100 życia. Go. Mijamy się. Raz, dwa, nice. Oho. Dobra, wjeżdżam. Idziemy po te peki. Okej. Nani Voldemort? Wiem, znam ten klip. W końcu mogę cię dotknąć.
A bardzo dobrze, dziękuję, Monika. To było powitanie koleżanki, która tu mieszkała przez wiele lat i wyprowadziła się do Niemiec, a teraz przyjechała na 2 tygodnie. Nice. No to fajne spotkanko, to fajne spotkanko. To jakie plany na dzisiaj, Monika? Dobra, mamy Andariel. Tutaj sobie wyczyśćmy. Tyle, ile możemy wyczyścić. No. Tak. Najlepiej właśnie w taki sposób. Andariel, jeżeli chodzi o zabijanie, Andariel Poison Necro, najfajniej jest wykorzystać zwłoki, które tutaj nam się zbierają. Więc stakuję zwłoki mniej więcej w tym miejscu. Zabijmy tego szamana w ogóle. No, jeszcze. Dobra, nice. Okej, okay. Tutaj przy tym pilarze. Chodź. Okej. Okay. Mogę użyć w ogóle Amplify Damage. Okej, okay. Chyba wszystkie zwłoki poszły, więc już na dzień dobry mamy dużo mniej życia, nie? Andariel. Teraz bierzemy naszego najemnika z druzgocącym uderzeniem. Oczywiście, jeżeli nie macie druzgocącego uderzenia, nie wydropiła wam runa nie macie Glam's Face'a, ani nawet broni Amtir, bo Amtir daje 25% Crushing Blow do najemnika, to spokojnie po prostu zjedźcie sobie to Andariel na lower resistance. Też testujcie z tymi zwłokami, jak widzicie, bardzo mocno to weszło. Daję też potiony antidotum sobie i mojemu najemnikowi, żeby miał 79 poison resa, bo ta trucizna może żreć na maksa. My też sobie resa podkręciliśmy i wjeżdżamy od razu. No, jedziemy. Oho! One tap. No, to niestety. Ale spróbujemy, mimo wszystko spróbujemy. Mamy jeszcze tak. Spróbujemy zrobić to troszeczkę inaczej. Wchodzimy. Tak, golem i rura. Nie. Nie daje rady. Znaczy, nie dałoby rady, ale zróbmy to w takim razie oldschoolowo. Chodź tu. Have we done? Mamy jakieś zwłoki jeszcze? Tutaj na przykład, zapraszam. Pyk, proszę bardzo. I Andariel niebawem sobie padnie. Pamiętajcie, jeżeli chodzi ogólnie o Andariel, ma bardzo oczywiście wysoką odporność na trucizny, a bardzo małą odporność na ogień, więc wybuchem zwłok można ją fajnie porobić, bo wybuch zwłok to jest East! No nieźle, mamy runę East na gameplayu! Nice! To jest chyba jedno z lepszych znalezisk ever. Nie sądzę, żebyśmy kiedyś mieli iścika. Brawo! Monika, wziąłem całe szczęście. Wziąłem totalnie całe szczęście z wszystkich chyba postaci na tego nekromantę. Niesamowite to jest. Masakra. Pyk. No to ja już się nie mogę doczekać Travinka, ale Barce, siemano. Powodzonka stary. W Bułazoneczce oczywiście. Mamy przejście. Instant przejście na Rocky Waste. Holy shit. I lecimy. Po drodze wszystko sobie zgarniamy na totalnym spokoju luzie. Moja nowa już ma 2900 do 3000. Weźmy sobie tego wupeczka. Gdyby coś się wydarzyło, nie? Gdyby coś się wydarzyło. O. Sobie tego paka, coś pięknego. Weźmy sobie te... Ohoho! 3 paki! Nice! Soczyście! Będzie level chyba. Bardzo soczyście. Przepraszam, 4 paki! Znaczy, co się dzieje? Flurejów.
Lecimy do przodu. Next i next. 5 paków. No i takiego Nekro zbudowaliśmy w dosłownie parę godzin. Nekro ma bardzo duży potencjał. Wyobraźcie sobie nekromantę, który jest wymaksowany. Który jest totalnie wymaksowany. Przejście. Go, go, go. Mesiu, czy Delirium? Można, no, można się pobawić. Można się pobawić Delirium, jak najbardziej. Nawet chyba mamy 3-sokietowy hełm, wiecie? Nawet chyba mamy 3-sokietowy hełm, tylko z tym Delirium jest ten problem na graczu, że on czasami zmienia nasz fetysza i wtedy nie można używać umiejętności, więc jest bardzo duża lipa. Oczywiście... Okej, runa Amn. Wezmę runę Amn, przyda się bardzo. Jake! Korzystając, że to odcinek na YT, to jeśli jesteś względnie młodą i fajna Diablo świrką, zostaw komentarz o treści Runa Love. Na pewno się z tobą ja bądź Nadine skontaktuję. Cześć Kaszub! Siemane Kaszub! Gwiazdka. Dzieci! Siemaneczko Kaszub, kopelat, jak tam ponadrabiane socjalne? I dziękuję za donajcik oczywiście. Dzięki wielkie za donajcik. Nie, to dałeś mi fory, ja rozumiem, bardzo dziękuję, dałeś mi fory, bo z umawianiem się z tutaj widzkami to już nie była, to nie pierwszy raz, nie pierwszy raz. A, i jeszcze muszę dać ci namiary na ten, na moją kuzynkę, nie? Zapomniałem to zrobić. A ona w Gdańsku mieszka akurat. To też jest beka. Na chwilę szybka obczajka i spada, widzę PN Pipe, to git. Tak jest, jest PN Pipe i kończymy sobie właśnie serię i jedziemy. I jedziemy. Sekundka. La 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 la. La 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 la. Dobra. Buen día. Kupmy więcej tego, odłóżmy sobie Amna. Musi się przydać właśnie do Amtira czy coś, ale już nie potrzebujemy na razie tego najemnika, szczerze powiedziawszy. Mogę potwierdzić, kuzynka Nadina jest miłą dziewczyną. Widzisz, Kaszub, jaka rekomendacja? Dobra. Lecimy, dobra, sprawdźmy drugie krótkie przejście. Tak, PN Pipe, Kaszu, zbieramy siły, będzie, bo tutaj to raczej bardzo ciężko będzie schodziło, prawda? Schodzi dużo lepiej niż myślałem. Jako undeady, undeady mają, wiecie, Poison Resa jeszcze dodatkowego. Także schodzi dużo lepiej niż myślałem, ale... Można sobie pomóc jeszcze tym wybuchem zwłok. Okej, next. Po lewej na dole na pewno niczego nie będzie, nie? To wiemy na bank, więc musimy iść w tę stronę. To jest mapa 1/3, 1/4, 3/4. Więc można sobie tędy skrócić. I mamy przejście do Viper. Przypominam, nigdy na Lost City, ale to jest wyjątek, tylko na Lost City nie będzie przejścia tutaj, na południu. Na innych lokacjach, na dalekiej oazie, na suchych stepach może być przejście na dole, ale na Lost City nie, także sprawdzamy tylko 3 rogi. No i oczywiście, albo nie oczywiście, bo to nie jest takie oczywiste, przejścia są tylko na rogach, więc nie ma sensu na pustyni szukać czegoś w środku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Okej, mamy przejście dalej. Viperek. Next. Niestety nie znaleźliśmy waypointa po drodze, więc lecimy do naszego ulubionego robaczego gniazda.
W sumie Delirium na razie no ciężko będzie. Musimy je wydropić do Delirium. Czy jest szansa, możemy zrobić Delirium, jeżeli wydropimy Io, jeżeli wydropimy Lema. Więc dosyć duże wymagania tego Delirium mamy. Dosyć duże wymagania. Okej. A level check, 62 level. Ach, piękne. W ogóle takie miejsce jak właśnie wylot z pustyni, albo na przykład te pierwsze lokacje na piekle, typu Cold Plains, no Cold Plains same w sobie, są świetnymi lokacjami do farmy. Albo na przykład te pustynie, widzieliście co się działo, mieliśmy 5 paczek, 4 do 5 paczek, spokojnie można trafić na pustyni w bardzo bliskim miejscu, nieodległych od siebie zbytnio. Także tutaj można przemyśleć na faremkę jakąś. Jakbym robił takie, jakbym sobie chciał farmić już większy endgame, to myślę, że do faremeczki spoko. Wchodzimy do naszego ulubionego robaczego gniazda. Dzień dobry! Siemaneczko. Dobrze, GG. Nie do przejścia, niestety. Nuke na... Znaczy do przejścia, ale nuke dostaliśmy... Na dzień dobry. Bullseye TP. Bullseye TP. Najlepsza na świecie. Mam taką, bo też gram singla i wypadł mi kryształ. Kryształowy. Kryształ? Ci wypadł? Chodzi ci o kryształowy miecz, tak? 10 D, 33 AR w drugim, to wyjdzie mi 4 sokety? Nie. Wyjdzie ci 3 sokety, bo item level jest za niski, ale w ogóle dlaczego chciałbyś. Po co ci ten miecz kryształowy? Z 4 soketami. Co byś mi chciał zrobić takiego? Przez te buffy. Jeżeli ci chodzi o ducha, to przecież te buffy typu attack rating nie mają żadnego znaczenia, bo ty nie będziesz walczył, wiesz, mele duchem, nie? To jest dla broń dla castera, więc byle jaka baza, ważne żeby była baza taką, którą możesz udźwignąć, no nie? A AR czy coś, ED nie ma żadnego znaczenia dla castera, nawet w eterycznych możesz robić. Tak jak ja zrobiłem w eterycznym broadswordzie, bo i tak nie zależy mi na tym, nie? Build jest OP czy bardziej for fun? Ani to, ani to. Znaczy, ten build jest mega fun, nie? For, jakby, jeżeli chodzi o challenge, nie, on jest, to jest solidny build. To jest solidny build. Jest on na maksa budżetowy. Turbo budżetowy. I lśni jeszcze bardziej w lepszych itemach. Poison Necro jest normalnie w mecie. Tylko, żeby tak absolutnie lśnił, to musi mieć D-Weba i inne, nie? Dobra, podejście numer 2. No. Okej, okay. Naprawmy sobie naszego typu staffa. Myślę, że możemy naprawić sobie go ortem. Także tutaj, jeżeli chodzi... Aha. Jeżeli chodzi o robacze gniazdo, to Poison Necro, to polecam w ten sposób. Można oczywiście się powolutku przebijać z najemnikiem z przodu, pozycjonować się i tak dalej, i tak dalej. Czy to będzie przyjemne? Nie. Oczywiście, jeżeli gracie na hardkorze, no to tylko tak. To nie typujcie się w taki sposób jak ja, to jest samobójstwo. Absolutnie. Jeżeli gracie na HC-ku, to powolutku, krok po kroku. To sobie poświęćcie tutaj trochę czasu. Nie ma co się spieszyć. Nice. Next. Lecimy dalej. Podpowiedz proszę, bo tracę Merca na drugim poziomie trudności. W piątym akcie co 10 sekund. Aha, używam im Insighta, gram meteorbem od ciebie, jak mogę sprawić, żeby chłop przeżył chociaż minutę. Nie ma w ogóle wykonania życia, podejrzewam. Złóż sobie słowo runiczne, zacznij od tego. Po pierwsze duży damage, ten Insight nie wiem w czym jest, ale na drugim poziomie trudności wystarczy z byle czego. I wystanie życia najłatwiej Shael i Osol w hełmie, Bulwark. Da mu to też od 10 do 15% redukcji obrażeń przyjmowanych fizycznych. I z wykradaniem i z redukcją fizycznych obrażeń będzie dobry. Dodatkowo przemyśl, jeżeli masz runę Lem, to nie przemyśl, to no-brainer. To rób od razu słowo runiczne zdrada, Shael Tchul Lem, które da mu kolejne 15% redukcji obrażeń fizycznych. I to w połączeniu z wykradaniem życia
sprawi, że będzie dużo twardszy. Ale jeżeli tak bardzo ci zależy na tym, żeby go utrzymywać przy życiu na koszmarze, to wyfarm z hrabiny runę Io, runę Shael i rób w 3-sokietowym hełmie Shael Yosol. Jeżeli nie, może wydropić ci Korona Nieumarłych, możesz szukać serkletki niebieskie, one mają aż do 8% wykradania życia. W jaki sposób najemnik musi się regenerować? No i do tego redukcja obrażeń fizycznych jest naprawdę, naprawdę OP. Get out of here. Dobra. O kurde, ustrzelili. Ajajajajaj. Na fajne meczu mi ustrzelili. Ta, no Bulwark plus Stretcher i Jamil to jest praktycznie nieśmiertelny najemnik. Pójdźmy, tak jest. Robiłem troszkę te emotki, żeby był większy fokus na twoją twarz. Trzeba trochę na next time dać na kanał. Ten w sensie transparent. Ten transparent. Mówisz? OMG! Czyli czekaj, czekaj. No to dodamy po gameplayu może. To może dodamy po gameplayu po prostu. Na spokojnie. Dobra, to śli. No słuchajcie. Śmieszne emoteczki będą niedługo na ten. Nice, GG. No. Tutaj też jak najbardziej przez Arcane można przetapować, ale chcę brać walki jak tylko mogę, to bierzmy waleczki, czemu by nie. Zwłaszcza, że jak mamy takie szczęście na naszym gameplayu, to czemu by jego tego szczęścia nie wykorzystać, nie? Okej, ładnie. Pięknie. Next. A, zbierajmy sobie z tego. Next. Jeszcze więcej życia. Tutaj mamy bardzo prostą sprawę. Niech się sami krwawią. Dobra, dobra. Młody z rura, Sandarin się pyta. Słuchaj, rura to jest pipe. Jak coś. Znaczy po zaaplikowaniu tego lower resa gra się całkowicie zmienia. Nawet undeady już pożeramy. Typu duchy. Duchy to na pewno są moby, z którymi nie chcemy za bardzo walczyć. Na pewno Arcane Sanctuary nie jest najlepszą miejscówką dla nas. To jest pewne. To jest Arcane Sanctuary. Czyli to miejsce, w którym jesteśmy w tym momencie, jest rewelacyjne dla na przykład Foch Paladyna. Feast of the Heavens Paladyna, który sobie czyści wszystko elegancko. Możemy tutaj zobaczyć, czy jest Way. Niestety Way'a nie ma, ale możemy też odpalić, czy jest demonolog. Możemy też otworzyć skrzyneczki. Czemu by nie? Otwórzmy sobie wszystkie chesty. O, tepnę stąd tam. Może być gorąco. Coś tam jest niby troszeczkę gorąco. Wow! Co to za small charm? Maksymalne odporności w tym w małym czarmie. Dobra, przed otwarciem skrzyneczek pamiętajcie, players 8 i szukamy. I szukamy, tutaj mogą wydropić już high runy. Tutaj może być całkiem nieźle. Okej, okay, nie ma, wychodzimy, następna droga. Czy jest TP staff? Nie no, TP staff to mamy od normala sierpu. Od 23 poziomu, bez tego to ani rusz. Tam poszedł bal na koszu? W dwie minutki może? Najemnik go zjadł, wiesz? Wow! Artisan's Gothic of the Squid. Bardzo ciekawa zbroja to jest, słuchajcie. Bardzo ciekawa zbroja to jest. Na pamiątkę. Szkoda, że nie ma więcej tego życia.
Ale to dajemy na pamiątkę. Tutaj mamy przygotowaną koronę pod właśnie Bulwark i Jamil też. Dla mojego najemnika, ale niestety nie udało się Io wyrwać. Nie udało się wyrwać Io. Może się uda jeszcze, zobaczymy. Ale raczej już mi się nie pali za bardzo. Okej, idziemy na prostą drogę. Zawsze naprzeciwko od portali mamy drogę prostą. P8 chyba jest rzucone. Zinow, siemanko. Wiesz co? Nie ignor, tylko... mam tylko dwoje oczu. Poradać do farmy D-Weba? Farmić lokację Aria 85 i przygotować się na farmę paroletnią, bo może nigdy nie wypaść. D-Web to nie jest coś, co dropi jak runatal, nie? Może ci nigdy w życiu nie wypaść, nawet jak farmisz dobrze. Także przygotuj się na to. Ja miałem tylko jednego D-Weba w życiu, na razie w swojej karierze. I jakby... Wow! Dobra, next. Nie ma szans. Także Zero też tutaj, wiesz... musisz być gotowy na wszystko. Hej, dlaczego Fire Golem? Bo tylko to mam starczy. My gramy purystycznie pod... Radzi sobie świetnie, więc jest... To jest doskonały wybór. Mieliśmy w ogóle nie grać na Golema, bo mieliśmy purystycznie grać na Poison Nowe, ale jeżeli mamy to starczy, to używamy tego, co jest w tarczy. Cześć Ola, siemaneczko robaczku. Siemaneczko, siemaneczko. Także tutaj ekstra fast jest nie do przejścia. Po prostu nas overwhelmuje, a my nie mamy jak tego zatrzymać. Mielibyśmy, gdybyśmy mieli najemnika jeszcze ewentualnie, który byś chciał... Możemy ten, nawet dekrepa możemy rzucać oczywiście, ale trzeba zdążyć. A jesteśmy na dwa hity. Dobra. Wow! Oho! Dobra, nie możemy. Okej. Muszę wyjść, bo odbindowany mamy teleport, niestety. Odbindował się teleport po wyjściu z gry poprzednim. I bym po prostu zginął, bo byłem przekonany, że się tepnę. Ale nie mogłem uciec, bo nie było binda, więc by mnie dogonili i zabili. No chance. Przechodzimy jeszcze raz. Let's go. Do czego jest sztuka? I jedziemy. Dobra, golem nie przyjdzie, resum. Ahoj, Pepik! Siemaneczko, siemaneczko, siemaneczko. Nie. Ojej. Cofka. To wejście jest mocne, nie? To jest taki mur. Jeszcze spada mi guli. Bendiciones. Okej. Teraz tepeków zapomnieliśmy. Przekupmy i chyba możemy iść. Oho, kolejna paka, taka jedna z tych nieprzyjemnych niestety. Musimy mocną ofensywkę zrobić. I gitara. Do przodu. I taka ciekawostka po Hurricane Sanctuary w ogóle. I kolejny pak, jeden z najgorszych. Mamy guli znowu. Taka ciekawostka, że... O, wystanie many. Że Hurricane Sanctuary ma to do siebie, że robi bardzo dużo runek. W sensie ma bardzo, ma dużo większą ma szansę na drop run niż inne. Skipuję, bo ten wampir się zbyt mocno leczy. I mamy kolejny paczek. Intensywnie. Bardzo intensywnie. Zabijmy tego.
drogą. Dobra, nice. I kolejny pak. Chyba musimy dać na niego, aha, dekrepa. Chociaż nawet z dekrepifajem jest ciężko. Zatrzymaj ich. Next. Okej. Next. Czyli mamy kolejny paczek na kolejnym placku. Nie, możemy to skipnąć. To też możemy skipnąć. To też, to też. I skrzynki, go. Pamiętajcie, jak mamy za dużo lutu, przybliżamy kamerę i próbujemy coś wyhaczyć, jakieś hajruny, jakieś talizmany, cokolwiek takiego. Mesiu, ale nie mogę zrobić delirium, bo nie mam run. Nie mamy Lema i nie mamy Io. Pamiętaj, że jakby delirium są trzy runy, nie tylko jedna. Nie jest tak łatwo, nie jest taki obsiub. Nie mamy delirium i nie możemy mieć. Tak, Sandarin, to ze względu na te duchy, bo duchy mają dużo większy drop rate, jeżeli chodzi o to. Dużo, dużo większy drop rate. W sumie to możemy sobie zakończyć ten odcinek na tym, w tym momencie, wiecie? Zakończymy sobie odcinek w tym momencie i następnie zabijemy już Duriela, przeszliśmy praktycznie prawie że dwa akty. Udałoby się z może dwa, ale niestety szukamy dalej drogi. Może, być może będzie to four-way. Także słuchajcie, dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, to standardowo subskrybuj, komentuj, lajkuj. To bardzo pomaga i wspiera mnie i pomaga dalej te materiały promować. Także wielkie dzięki. No i co, widzimy się na live'ach, na Twitch TV, na Dewis albo na YouTubie. Także widzimy się też jutro, jak dla wszystkich tutaj oglądaczy serii. I przypominam, jeżeli do końca oglądałeś, oglądałaś, to runa Sol na czacie i na w komentarzu na YouTube. I co, dobrego dzionka, trzymajcie się, do następnego. Pum!